Od pana Paska do Jorgiego. Dzieje świętokrzyskiego komiksu. To, jak państwo widzicie, dosyć obszerna publikacja w bardzo ładnej oprawie graficznej, którą wykonał Piotr Burzyński po raz pierwszy zresztą dla naszego wydawnictwa. Oprawie graficznej, która sumuje w znacznym stopniu opowieści, bohaterów, postaci, które występowały w utworach literatury obrazkowej właśnie w Kielcach i okolicach. Tu tak dla przykładu jeden z rysów. O, postaram się rozwinąć i rozłożyć tęże książkę. O, proszę bardzo. Tu właśnie, jak Państwo widzicie, jest tekstu akurat tyle, ile być powinno. I bardzo bogata warstwa ilustracyjna. Komiksy prasowe, komiksy albumowe, plakaty, zdjęcia z wystaw, dokumenty, czegoś takiego jak społeczne życie komiksowe. Natomiast przede wszystkim, kim są bohaterowie tego utworu? Miejsce, genius loci, wydarzenia, ale postaci. Postaram się pokazać kilka z prac twórców, których zamieściłem w tejże właśnie publikacji. Tutaj mamy najstarszy ze świętokrzyskich komiksów. Po pierwsze, autora, który tutaj się urodził i wychował, czyli Jana Lewickiego. Po drugie, oparty na tekście kanonicznym dla literatury polskiej, bo jest to adaptacja komiksowa, pamiętników Jana Chryzostoma Paska, sarmackich, fantastycznych, pełnych mitotwórczych z określeń, opowieści. No, sensu stricte taki barok polski, sarmacki, szlachecki, wręcz w pigułce. I Lewicki dokonał takiej komiksowej właśnie adaptacji tego utworu między rokiem 1840 a 1850, kiedy to zostało wydane w Paryżu. Jest to, jak w tym momencie się szacuje, pierwszy komiks w języku polskim. Tu macie Państwo jedną z kart reprintu. Kolejnym autorem, który z Kielcami, z regionem był związany i który znajduje się w owej książce jako jeden z bohaterów, jest Franciszek Kostrzewski, znany Państwu prawdopodobnie dość dobrze jako autor pierwszego polskiego komiksu prasowego do scenariusza Kunickiego, czyli Historyi Jedynaczka. Tutaj mamy trochę późniejszy utwór Kostrzewskiego, również zamieszczony w Tygodniku Ilustrowanym w 1866. Przypominam, Historia Jedynaczka to jest 1859. To jest komiks zatytułowany Historia Wełny. Kostrzewski był tutaj w Kielcach na stypendium przez 2 lata. Koło Sandomierza się urodził, bardzo często tutaj przebywał. Także stąd właśnie jeden z rozdziałów książki jest poświęcony tej postaci. No, teraz będziemy mieli ten ciężki foliał. To jest półrocznik, który posiadam, francuskiego magazynu Le Monde Illustré. I tam w latach 80. wieku XIX, a konkretnie w latach 85-86, drukuje swoje ryciny, swoje historie narracyjne i coś, co można spokojnie nazwać komiksami, Antoni Piotrowski. Również z regionu świętokrzyskiego. I tutaj mamy jeden z jego przykładów właśnie takiego komiksowego reportażu z pola bitwy, z czasów wojny serbsko-bułgarskiej. Właśnie Antoni Piotrowski jest takim, poza tym, że oczywiście najbardziej znanym z polskich rysowników, który w XIX wieku w prasie francuskiej i brytyjskiej drukował swoje utwory. No to jest pionierem czegoś takiego, co można by nazwać właśnie komiksem relacyjnym, komiksem reportażowym. Żeby nie było, że w owej książce
zajmujemy się, a w zasadzie ja się zajmuję tylko sprawami bardzo, bardzo, bardzo odległymi historycznie, no to znalazło się tam też trochę rzeczy współczesnych. Tutaj na marginesie taki krótki przerywnik. Otóż to jest certyfikat, który dołączony jest do jednego ze 150 egzemplarzy tej książki. To jest certyfikat numeryczny, świadczący o tym, że ktoś jest właścicielem tej książki. A tu jest numerowany print. Tych printów mamy 100. Właśnie też można go otrzymać wraz z książką. Komiks świętokrzyski, komiks Kwielca, a w ogóle tutaj między, jak to mówią, w widłach Wisły i Pilicy. No, na ziemi, która ululała Stefana Żeromskiego. Współcześnie opisuje też bardzo rozbudowany fenomen prasy komiksowej, autorów, którzy w niej publikują. Tutaj mamy magazyn Projektor, okładka to jest Jerzy Ozga, natomiast w środku mamy taką ciekawostkę, mianowicie krótki przegląd komiksowych realizacji według Henryka Sienkiewicza, który zamieszkał w niedaleko Kielc, w podarowanym mu przez naród polski w pałacyku w Oblęgorku. No i tutaj mamy zarówno i polskie realizacje, i holenderskie, greckie, odniesienia, odwołania, hiszpańskie. W ten sposób. To jest numer Projektora, w którym ukazał się ten artykuł ponad 3 lata przed kanoniczną książką Wojciecha Birka. Tutaj mamy kolejną gazetę świętokrzyską. To jest nieistniejący już miesięcznik Teraz. I tutaj pokazuję no, jeden z artykułów, taka ciekawostka właśnie o Jakubie Matysie, czyli jednym z laureatów Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Ponownie Projektor, trochę już młodszy, tym razem całkiem komiksowy. Znowu okładka Jerzy Ozga. A w środku artykuły o wystawach, o problemach komiksowych. Tutaj akurat mamy o Willu Eisnerze, tu jest artykuł o Kai Sautku. Tutaj mamy o wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie komiksowej. Tutaj mamy jeden z odcinków niepublikowanego jeszcze wtedy komiksu. To jest o antologii 100 na 100 komiksowej, czyli numer komiksowy, też takie zjawisko. Co jeszcze w tej książce? No jest, ja tak jak mówiłem, dużo prasy, dużo tego, jak prasa różnego rodzaju właśnie opisywała zjawisko literatury obrazkowej. Tu mamy okładkę takiego tygodnika radiowego, który ukazuje się w Kielcach. To jest okładka z okazji wystawy, która odbyła się w 2013 roku. Bardzo dużo w tym numerze poświęcone. No tu jest zjawisko z kolei nieistniejący także magazyn Vice. I tutaj mamy też duży artykuł wraz z planszami komiksu duetu Chmielewski Ozga, obywatel Schreiman. Kolejny z autorów świętokrzyskich, Tomasz Łukaszczyk. Jego rysunki do Delty 800 Misja, czyli dosyć swobodnej adaptacji Jądra Ciemności, którego zresztą ja napisałem scenariusz tego komiksu. Tutaj wraz z Tomaszem Łukaszczykiem zrobiliśmy jeszcze jeden komiks, to jest Kot w butach w odmiennej stylistyce, takiego iluminowanej w zasadzie, trochę nawiązującej do średniowiecznych kodeksów. Proszę bardzo. To jest komiks społeczny, 12 prac Delty 800.
2013 rok, opublikowane w Kielcach. Tu mamy kolejną ciekawostkę, zjawisko opisane w tej książce. Mianowicie książka Barbarzyńcy i nie. Może ci, którzy interesują się poezją, orientują się, to była taka seria przygotowywana przez Biuro Literackie. Bardzo zresztą słynna, tam między innymi Marcin Świetlicki był wśród autorów, Dariusz Fox, który niedawno został naczelnym twórczości i tak dalej, i tak dalej. Ale co tutaj jest takiego lokalnego? Otóż jeden z ciekawszych poetów tej formacji pokoleniowej, Krzysztof Jaworski, prywatnie wykładowca na UJ-cie Kieleckim, wykonał, napisał wiersz zatytułowane Nieodwracalne skutki rusyfikacji. I Biuro Literackie wydało taki bardzo ciekawy zbiór. To jest komiks z wierszem, czyli komiksowe adaptacje właśnie poezji polskiej współczesnej. I tutaj znajduje się komiks według wiersza Krzysztofa Jaworskiego z długopisem marki Zenit w roli głównej. Dosyć ciekawa antologia jeszcze z przełomu lat 90. i 2000. W tejże antologii znalazły się Sikorki, rysowane przez Ozgę do scenariusza Zekego oraz, o tu Państwu pokażę, tak jak inny z autorów, to jest Dariusz Żejmo, jego bohater Dyniasty. O tyle łączy się to z książką od pana Paska do Jorgiego, że kilka odcinków Dyniastego pojawiło się na łamach Słowa Ludu, czyli takiego dziennika, który w Kielcach wychodził od 1949 roku do 2005. I tam już w latach 2000-90 dosyć dużo komiksów było drukowanych, między innymi właśnie Dyniasty. Tutaj mamy taki przykład, jakby autorzy nie ze Świętokrzyskiego, ale tematycznie tu związane, no bo mamy Starachowice Końskie, to jest komiks z tej serii Polska Walcząca, Zajączkowski, Wyrzykowski i kilka z tych komiksów rozgrywa się również w naszym regionie, między innymi o wyzwoleniu więzienia Kieleckiego. Autorzy wydali. To jest komiks taki postmodernistyczny, satyryczny, Przygody Władka, sezon pierwszy, narysował Jerzy Ozga, ja napisałem scenariusz. Komiks czarno-biały, który w pierwszym sezonie mamy 4 odcinki, z których 2 rozgrywają się w Kielcach. Tu mamy na przykład, no, proszę bardzo, rynek, ratusz. Tutaj słynny protest mieszkańców na korytarzu pod prezydenckim gabinetem. No, tutaj takie ciekawostki, jak na przykład koncertowa muszla w pałacu i klozet obok. To takie charakterystyczne, nietypowe. No, a tutaj kieleckie UFO, czyli dworzec PKP, właśnie remontowany. Komisja z planety Psi, ósmy księżyc odwiedza. To taka mam ciekawostkę. Tutaj mamy Jorgiego, który znalazł się w tytule. O tyle jest to egzemplarz nietypowy, że jest to jeden z tych kilkunastu, które nie trafiły w ogóle do dystrybucji. To jest takie wydanie przed oficjalną premierą jako formuła reklamowa. Zresztą pokażę Państwu okładkę, jak tutaj wygląda w środku, także to autorzy przygotowali niewiele tych egzemplarzy jako takie reklamowe zapowiedź. No, tu już mamy oficjalnego Jorgiego, takiego jakiego wydała go Kultura Gniewu. No, tutaj jeszcze na koniec pokażę Państwu, to jest jeden z wcześniejszych komiksów właśnie, do którego rysunki narysował Maśmo Maślane, no, stworzył, byłoby bardziej tak ładnie i precyzyjnie, Jerzy Ozga, a scenarzystą jest Zeke, czyli Zygmunt Kowal. Salut bohaterom. Naziści, Darth Vader, Kapitan Kloss,
komedia najwyższych lotów. Także jak Państwo widzicie, tutaj ten rozstrzał tematyczny i ikonograficzny jest dosyć szeroki w tej książce. No, znajdziemy tutaj również coś takiego jak Koziołek Matołek, no bo wiadomo, Pacanów. Zachęcam Państwa, to jest kawał historii polskiej sztuki, nie tylko dla mieszkańców Kielc i regionu, ale w zasadzie dla wszystkich, dlatego że nazwisk i bohaterów, postaci, tytułów prasowych jest tutaj mnóstwo, mnóstwo. Jeszcze do świąt w promocji. Także zachęcam od pana Paska do Jorgiego Dzieje Świętokrzyskiego komiksu. A mówił do Państwa autor tejże publikacji. Dziękuję bardzo.